Cześć, siemaczko mordeczki, ja jestem Smufek, a dzisiaj narysujemy wszystkich palionowiczanów. Dobrze, dobrze odmieniłem chyba. I się nim staniemy, podobno tak to działa, zobaczymy czy to tak działa. Mordeczko, zostaw łapkę w górę, subskrypcji, dzwoneczek. Wbijaj na mojego Discorda, link w opisie, jak i na mojego Instagrama, również link w opisie. Są tam fajne zdjęcia, polecam. Miłego oglądania. A mówię o sobie? Subskrybuj kanał, bo lecimy po 100 tysięcy. Podobno, kochani, jak tutaj w Minecrafcie walniemy sobie rysunek jakiegoś tutaj członka palionowa, dostaniemy, będziemy w jego postacią, co nie? Będziemy mieli jego skina i zobaczymy, jak to będzie działało, czy to działa, czy nie działa. Namalujmy! Czekajcie, tu weźmy sobie 32 na 32 i zobaczymy, czy to wyjdzie. Najpierw narysujmy sobie może bzyka. Bzyku to dobra morda. Ej, tak bzyka na drewnie malować. Ej, czekajcie, nie, tuś się pomalujemy. O, i dziwnym sposobem pojawiła się ściana tutaj z kamieniem, kochani. Będziemy sobie malować na tej ścianie pięknej, to jest nasze płótno. Więc kliknijmy prawym może tutaj i na 32, 32, gotowe. I namalujmy bzykensa, bzyku. Czekajcie, jakiś taki fajny żółty da się tutaj ogarnąć. To jest taki jaskrawy, a bzyku, dobra, niech będzie ten jaskrawy, no a co? Dobra, czekajcie, jak bzyk wygląda. Bzyk ma taką głowę, tutaj jest żółty. Ojeju, wyjechałem poza linię. Dobra, czarny teraz. Syk, trzeba dokładnym być, bo jak nie będziemy dokładnymi, to może nie wyjść. Dobra, zielony, biały, on ma takie oczy chyba. Chyba takie oczy ma z tego co pamiętam. Teraz żółty z powrotem. Dobra, byle oczu nie zepsuć. Ale to będzie śmieszny bzyku. Ej, musi to zobaczyć, jak go namaluje. Dobra, 2, 4, 6, dobra. I tutaj ostatni, i to jest głowa niby? Głowa jest na 8, co nie? Raz, 2, 3, 4. Ale troszeczkę rozjechany wyszedł mi. No dobra, trudno. Sorry bzyku, zrobimy ci szyję fajną, taką męską, zróbmy ci szyję jeszcze. I dobra, teraz tułów. Ale to będzie kosmita, nie bzyku. O Jezu, przepraszam cię, bzykens. Ale nie chciałem. O Jezu, jak to okropnie wygląda. Czemu ja to robię? Dobra, czekaj, bo ma tak dziwnie. Czemu tyle szczegółów masz, ziomuś, w skinie? Dobra, cyk. Dobra, na odwal szybko to zrobimy, zobaczymy jak to wyjdzie w ogóle, czy to działa. Pyk, a czarny teraz, cyk, dobra, coś takiego. Coś takiego, dobra, pyk, pyk, pyk. Teraz nogi trzeba zrobić, dobra. Nogi robimy. Trochę śmiesznie wyglądasz, bzyku, ale no. Ja przepraszam, nie chciałem, ale masz ciężkiego strasznie skina. Dużo masz tych pasków i to jest takie nudne. Dobra, i teraz ręka, cyk, żółta, żółta. O, tak mogłem to zrobić, no i tu pomalować, pyk. I to jest bzyku, czy według was to jest bzyku? Według mnie jest to bzyku, gotowe. I bzyku wygląda jakoś ciekawie. Ej, troszeczkę jak UFO lud, jakoś UFO wygląda. O kurde, to działa! Ej, to naprawdę działa! Ej, co ty gadasz? Ej, zapomniałem o miotku, ale to działa. Jakim cudem to może działać? Ej, nie wiem, ale nieźle to wygląda, nawet co. Twarzy zapomniałem, buzi zapomniałem namalować. No dobra, no to kogo teraz namalujemy? Dave'a, dawajcie Dave'a. Dave'a teraz sobie namalujemy. 32 na 32, Dave jest cały zielony, więc będzie łatwo. Bierzemy zielony, róbmy z głowy. Ej, zróbmy taką okrągłą głowę. Nie wiem czy wyjdzie, nie, może nie wyjść. To zróbmy kwadratową głowę w sumie, bo mogłoby nie wyjść, dobra. Kwadratowa głowa. I teraz tak, ręce, cyk, tutaj rączka. Troszeczkę tu się postaramy, bo może by wyszło. A też jest łatwiejutko, bo jest zielony, dobra. Tu rączka, pyk, pyk, pyk. Jedna grubsza od drugiej, nieważne. Dobra, wyrównajmy troszeczkę, dobra. Niech będzie jak jest. Oj, coś, dobra, tutaj jest taki brzuchol, cyk. I tu nogi są. Dobra, i to teraz trzeba pokolorować. Brzuch jest taki żółtawy. Okej, okay. Rączki z tego co pamiętam są zielone, znaczy rączki cały on jest zielony w sumie. Więc pomalujmy to. Buzie jak on ma. Czekaj, tutaj też coś ma takiego. Z tego co pamiętam. Tu ma buzie, a tu oczy. Cyk, cyk, czy to przypomina? Czy to przypomina mi tutaj Dave'a? No nie. Nie przypomina to Dave'a. Mógłby się Dave'a... Ale nie no, jest lepiej niż u bzyka, co nie? Jest lepiej niż u bzyka, ale czy to przypomina Dave'a? Nie sądzę, ale że mam skina Dave'a. Ej, to naprawdę... Ej, to działa! Ej, to naprawdę działa! Ej, jakim cudem to działa? Jakim cudem gra rozpoznawuje to, że to ja, że to ja, że... A, zapomniałem śliny jeszcze zrobić. Ale nie no, całkiem podobna żaba. Nie no, całkiem git to wygląda, dobra. Ale jakim cudem to... Nie wiem, jak to działa. Ej, ja się zastanawiam, mnie to
dziwi, że to działa w ogóle. Dobra, lecimy z kolejną osobą. Teraz może palionkę? Palionkę zrobimy. Czekaj, palionka też będzie łatwiutka, bo potrzebujemy tak. Kwadratowa głowa, tak jak u wszystkich. Dobra. Oj, wyjechałem trochę, ale no trudno. Palionka chyba ma taką sukienkę białą. Rączki ma różowe. Tutaj też rączki różowe. Tutaj spodnie. Ej, ja szczerze to taki spontan robię. Nie pamiętam, jak to wygląda w ogóle. Coś takiego. Ja nie mam pojęcia. Ja naprawdę nie wiem, jak może palionka wyglądać. Nigdy się tak nie zastanawiałem nad tym. Nie patrzyłem, w ogóle nie skupiałem uwagi na niej. Dobra, tutaj usta, oczy i to chyba będzie palionka. Ej, nie no, całkiem git to wygląda, to coraz lepiej mi to wychodzi, coraz lepiej. A czy działa to? Ej, to działa i to naprawdę działa, ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę, że to naprawdę działa. Jestem palionką w Minecraft. Ej, ej, kurde no. No, no. Kogo by... Ej, a sandwicha jak zrobimy? Tościor. Tościor ma skina chyba, nie wiem, czy prostego, czy trudnego, nie pamiętam. Czekajcie, bo on brązowy, pomarańczowy bardziej. Tu głowa też kwadratowa powinna być. Czy to jest kwadrat? No jest kwadrat, no nie ma co się kłócić. Widać, no po poprzednich arcydziełach się jakoś bardzo nie starałem, a wyszło bardzo dobrze, więc jest git, to jest dobra. Teraz tak, nie no, czy on taki aż ciemny jest? No nie sądzę. On jest chyba, o coś takiego, on w sumie jak kromka, co nie? Więc to jego łeb, to będzie jego uśmiech. Oczko, oko. Okej. Jest git. Na razie to przypomina tosta. Biała bluza. Pyk. Oj, za dużo, dobra, troszeczkę tutaj cyk. Ej, biała bluza jest git. Według mnie jest git, biała bluza, pasuje nawet. Więc dobry wybór. Cyk, teraz sznurki do bluzy. Czarne gacie. Ale krótkie rynuszki nie chcą sobie zrobiłem, przepraszam. I białe buty. Tutaj cyk i cyk, dobra. Ej! Nawet przypomina mi to tosta. Ej, wygląda to git. No nie uważam, że... No kurde, no, a czy działa? Ej, zamieniło mnie w tościora. Czy podobny? Wy sami to ocencie, według mnie bardzo podobni. Ocencie sami, dobra, lecimy dalej. Kogo by teraz, kto został jeszcze? Zostały mi dwa miejsca do namalowania. Trzeba zrobić paliona, teraz paliona. Bo mamy jeszcze dwa miejsca, za mało tutaj bloków postawiłem, to bo chciałem taki paseczek zrobić, ale dobra. Lecimy, czekajcie, bo się potwory zrespią. Dobra, ustawiony dzień, 32 na 32. Jak wygląda palion? Pewnie zielony łeb, z tego co pamiętamy wszyscy. Cyk, zielona głowa. Hop, mamy to. Dobra, jest zielona głowa, wystarczy chyba, co nie? Dobra, teraz uśmiech jego tutaj. Oczy, ojej, przepraszam, nie chciałem. On ma bluzę, z tego co pamiętam, widziałem na filmach, bluza szara. Da się undo zrobić? Jest undo, dobra, nie wyszła mi ta bluza, jak mam być szczery, to mi nie wyszła, dobra, cyk. Dobra, zróbmy taki prostokąt. Troszeczkę nierówno, przyznam się, że nierówno jest, ale koszuleczkę walnijmy, tutaj jeszcze koszulka powinna wystawać. Ej, ja wychodzę na jakiegoś giga kozackiego fana tutaj całego palionowa, skoro wiem, jakie są ich skiny na pamięć. Ej, naprawdę, dobra, czekajcie, jak to teraz szło? Czerwone spodnie chyba. Czerwone spodnie, oj, nie chciałem aż tak bardzo wyjechać na koszulkę, dobra. Czerwone gacie. A jakie on buty może mieć, czarne? Nie wiem, ja bym dał do tego fitu czarne buty. Dobra, i to jest niby palion. Czy przypomina wam to paliona? On ma też takie fajne oczka, czekajcie. Cyk. I cyk, chyba coś takiego. Dobra, no. Trochę wygląda jak palion, ale czy identyczny? Sprawdźmy! No, oczy w złą stronę, bluza git, ale zapomniałem o sznurkach, czerwone gacie. Ej, nie no, git to zrobiłem, w paliona się zamieniłem. A może to palion gra, a ja po prostu dodałem kamerkę. Tego nie wiesz. Dobra, zostawmy teraz tak. Zostało nam ostatnie miejsce, Yeti czy Milki?
Yetiego, zróbmy Yeti, jest łatwy, bo wystarczy zrobić białego tutaj kasztana. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Teraz to, to. Ojeju, 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 nie wyszło mi, dobra. Cyk, cyk, coś takiego. Hop. On ma brzuch chyba niebieski. Okej. Twarz też ma troszeczkę niebieską. Ojeju, dobra, nie chcę mi się tego poprawiać. Oczy. Oko. I trzeba go na biało pomalować, żeby nam dało białego Yetiego, a nie szarego, co nie? Pamiętajcie, jak marlujecie, to żeby dobrze malować. Pyk, 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 pyk. Ej, przypomnę to Yetiego? Bo według mnie idealne odwzorowanie. Sprawdźmy! Ej, to naprawdę działa. Ja nie wiem, jak to działa, że to jak na co namaluję, to się zmienia. W to nie wierzę, jak to działa. Dobra, ej, nie, no jest git, jest ten Yeti, pasuje nawet. Według mnie pasuje. Może według was może to nie pasować, ale dla mnie to działa. Ej, ładne rysunki zrobiłem nawet, jestem z nich zadowolony, no. Bzyku, Dave, Palionka, Toast, Milki brakuje, ale no już miejsca nie mam. Dobra, mordeczki, ja się z wami żegnam, dziękuję za obejrzenie odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dzwoneczek, no to wszystko chyba. Narka!